Siemanko, kolejnym odcinku mojej kariery Lionem na tym kanale. Trochę krótszy odcinek niż zwykle, dzisiaj trochę mniej spotkań. No, tak jak wam mówiłem, no jest już takie wakacje, nie chcę się nagrywać, pracuję, potem się tak naprawdę nie chcę mi się już praktycznie grać w FIFA, dlatego te odcinki wychodzą tak jak wychodzą. Ale oczywiście zakończymy ten sezon, no i możliwe, że zagramy też drugi sezon, no zobaczymy. Bo naprawdę trochę mnie nudzi już FIFA. Może jeszcze będzie jedna kariera, jednosezonowa. Nie wiem, jakie plany będę miał w ogóle przez lipiec, sierpień, aż do nowej FIFY. No nie wiem, co będziemy, czy będę grał nadal w karierę, czy nie, czy zrobię jakąś przerwę. Nie mam pojęcia, wam powiem. Może jakieś kariery z innych gier sportowych, żeby odpocząć od FIFY. Ma wejść EA Access od 24 lipca. Więc tam bym mógł grać karierę sobie na przykład NHL. Nie wiem, czy byście chcieli obejrzeć karierę zawodnikiem NHL. Możecie mi pisać w komentarzach, bo powiem wam, że fajnie ostatnio widzę oglądalność kariery, którą nagrywałem we wrześniu z Maddena NFL. Trochę tak odbiegam od tematu, ale naprawdę jest dużo tą oglądalność i może ona powróci w Maddenie 20. Ale lecimy dalej z komentarzem Lyonu. I mecz z Monaco to jest taki mecz, w którym może zdecydować o mistrzostwie, wam powiem, bo możemy zwiększyć swoją przewagę o kolejne 3 punkty. No i Monaco już nas nie dogoni. Dzisiaj nie zobaczycie tabeli, bo jej nie nagrałem. No ale mecz z Monaco jest naprawdę kluczowym, jeśli chodzi o mistrzostwo, bo Monaco jest na drugim miejscu, my jesteśmy na pierwszym. Dzisiaj oczywiście jeszcze dwumecz z Barceloną, Lidze Mistrzów. No i to faki trzeba brać na 2 do 0. No i pewnie wygrywamy z Monaco. No i mecz z Lyon postanowiłem przesymulować. Jest coraz bliżej do końca sezonu, mamy już bezpieczną przewagę, więc moim zdaniem nie ma co grać meczy z drużynami u siebie, które są łatwe. Mecz z Lyon wygrany. No i mecz pierwszy z Barceloną w Lidze Mistrzów to jest ćwierćfinał. No i to spotkanie mogło się naprawdę kapitalnie rozpocząć dla drużyny Lyonu. Ale ten niestety Moussa Dembélé strzela bramkę, ale był na pozycji spalonej. No i sędzia nie mógł oczywiście uznać tego trafienia. Lecimy dalej. No i tu Barcelona jednak przejęła trochę inicjatywę. Początek drugiej połowy. Rakitic świetnie do Suareza. Luis Suarez kompletnie niepilnowany w polu karnym. No i niestety tracimy bramkę na 1 do 0. Kolejna akcja Katalończyków. Gramy u siebie. No i niestety wynik na razie jest zły. Dembele trafia tutaj słupek, jak widzieliście. I Frankie de Jong podaje do Davida Silva. Silva podaje do Messiego, a Leo Messi strzela bramkę na 2 do 0. Mi nie udało się strzelić bramkę w tym meczu, choć mieliśmy swoją sytuację. Tutaj Depay chciał uderzyć technicznie na prawy słupek, a on postanowił uderzyć tam, gdzie stał Marc-Andre ter Stegen. I ostatnia akcja w tym meczu. Diego Rossi podał do Dembele. Dembele do Fekira. Fekir w polu karnym. Lewa noga. No ale broni bramkarz rywali. Niestety 2 do 0 u siebie. Stawia nas w ciężkiej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem. Mecz z Nantes. Miałem rozegrać rezerwowy skład, zrobię sobie skład na rezerwy. Niestety tego nie zrobiłem. No i na mecz z Barceloną dużo piłkarzy było zmęczonych. To była naprawdę masakra. Nie wiem, czemu nie zmieniłem składu. No ale mecz z Barceloną rewanżowy rozpoczyna się kapitalnie dla nas. Moussa Dembélé tym razem nie było spalonego. Francuz strzela bramkę na 1 do 0. No niestety Barcelona w 70. minucie wyrównuje po bramce z główki Davida Silvy. No i w tej chwili musimy strzelić dwie bramki, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Nabil Fekir podaje do Terriera. Terrier biega w pole karne. Strzela, broni bramkarz. Tutaj małe zamieszanie. No i piłka jakimś cudem trafia do bramki Barcelony. I jedna bramka dzieli nas od awansu do półfinału Champions League. Macie powtórkę. No, mieliśmy dużo szczęścia, naprawdę dużo szczęścia. No jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. Mieliśmy dużo okazji w tym meczu. Nie trafiało. Der Stegen dobrze bronił. No i naprawdę jedna bramka dzieli nas od wymarzonego awansu. No i właśnie. Podaje do Sara. Sar podał do Morisa. Claude Moris strzela decydującą bramkę i jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Co się wydawało niemożliwe przed tym rewanżem, stało się możliwe. Już powoli się kończę z wami ten odcinek. Bardzo krótki, tylko 5 minut. Pamiętajcie, jeśli wam się spodobał ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dziękuję za nowe subskrypcje. Tak jak powiedziałam, no, może już być mało FIFA teraz na moim kanale przed 20, więc na to musicie się przygotować. Ja się z wami pomału żegnam. W następnym odcinku kończymy pierwszy sezon Lyonem. To tyle. Jeszcze raz ode mnie dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Dziękuję, że nadal oglądacie moje filmy.
To tyle ode mnie. Na razie, piąteczka.